Odczujmy siebie głęboko jako miłość, jako prawdę dziecka ziemi. To ja jestem dzieckiem ziemi i w tym odczuwaniu, w tej modlitwie, w tym boskim tworzeniu powracam jako czysta wibracja, jako czysta miłość, jako świadomy gospodarz tej rzeczywistości. W ten sposób wychodzę ze zniewolenia, w którym to oddałem siebie dla świata ciemności, dla światła świata śmierci, dla ducha śmierci, aby on mnie wykorzystywał. I tak zaistnieliśmy w świecie wielkiego zniewolenia, okrucieństwa, w którym to jako dzieci ziemi byliśmy gwałcone, molestowane, wykorzystywane seksualnie, wykorzystywane jako jadło, jako pokarm, wykorzystywane jako energia, którą czerpano z naszego cierpienia. Kocham prawdę uwolnienia siebie z wszelkich porywań, które dokonywały tak zwane istoty kosmicznych światów, jawiące się szarakami, plejadianiami, oriończykami, służące jednak światu reptilian, który sprawował nadzór, które porywały nas z naszych łóżek, które projektowały nasze senne projekcje, które porywały nas na kosmiczne statki, wykorzystywały seksualne, uprawiały rodzaje orgii, wykradały embriona, wykradały dzieci, a potem dawały nam zapomnienie. Bo dla tych światów staliśmy się tylko produkcją. I te światy zapomniały, jak potężną istotą jesteśmy. A teraz to sobie przywracamy. Ukochani, odczujmy miłość. Odczujmy potężne zjednoczenie naszego serca. Odczujmy, że tym sercem wyzwalam się z niewoli czarnego świata, z niewoli barw czarnych, bo to ja stworzyłem te barwy i teraz ja wydostaję się z tego. Rozpuszczam je, bo to ja dałem sobie zapomnienie. A teraz przywracam prawdę światła, którym jestem. Przywracam sobie świetlistość i w ten sposób odzyskuję rezonans tworzenia. Odzyskuję kreację, bo odzyskałem światło. Bo daję sobie wreszcie miłość. Bo przyjmuję świadomość, że to ja jestem tą miłością. Dlatego odnajduję tożsamość. Dlatego przestaję być towarem, po który tu przybywały kosmiczne światy, które dokonywały na nas eksperymentów medycznych, które testowały nas, które tworzyły nowe rasy, które eksportowały nas do innych światów jako ekologiczny towar Ziemi, które wykorzystywały nasze kobiety, które gwałciły nasze dzieci. To wszystko istniało w tym świecie. Kocham tę prawdę, rozświetlam ją głęboko, dlatego moim światłem miłości powoduję nową częstotliwość. Ta częstotliwość to miłość, to stwórcza moc seksualna, która podnosi wibrację całej planety, bo kocham prawdę, że to ja jestem matką Gają, że to ja jestem tą przestrzenią, która się budzi, że to ja jestem tą świadomością, jednością miłości dziecka ziemi. I to ja, jako dziecko ziemi, przestaję być bierny. Uwalniam wszelką walkę z tymi światami. Uwalniam wszelki opór, uwalniam wszelkie kompromisy i uwalniam wszelkie pakty, którymi te kompromisy były. Dlatego czuję i decyduję w pełni, że jestem wolny,
że jestem potężną, niezawisłą istotą, że swoim sercem decyduję o swoim domu, którym jest Matka Ziemia, którym jest mój powrót jako istoty światła, jako istoty miłości, że ten świat, który przyjmuję, jest domem miłości, jest moją świątynią, w którym się spełniam z kobietą boginią, bo to ja jestem Bogiem. Ten Bóg jest zjednoczeniem kobiety i mężczyzny, dlatego jest powrotem piękna miłości, dlatego jest powrotem odnowienia rodziny ludzkiej, bo jawię się teraz jako rodzina bogów, jako potężna świadomość gospodarza ziemi, którym teraz powracam. Kocham Cię.